Prawo podatkowe w Polsce jest niezwykle proste, zrozumiałe, jednoznaczne, jednolite i nikogo nie faworyzuje. Żeby to udowodnić, dziś wymienię wszystkie efektywne stawki podatku dochodowego, jakie możemy płacić. Mały disclaimer: one będą trochę nieuporządkowane. Będziemy łączyć wypłaty ze spółek, prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy różne formy zatrudnienia typu umowa o dzieło. gdzie gdzie będzie wersja ze składką zdrowotną, gdzie gdzie bez składki zdrowotnej, no ale nie oszukujmy się. Ta składka zdrowotna, jest po prostu nowym podatkiem zdrowotnym, który towarzyszy nam od wejścia w życie nowego ładu. A że w niektórych tytułach występuje, na przykład na umowie o pracę czy zlecenie, a na niektórych nie. Jak na przykład na umowie o dzieło, gdzie teoretycznie sam podatek jest ten sam, to warto o niej napomnieć i warto ją uwzględnić. Zaczynamy wielkie odliczanie efektywnych stawek podatku dochodowego. Zaczynamy oczywiście od zera. Jeżeli nie przekroczymy kwoty wolnej, a nasza umowa, na przykład, to dzieło czy działalność nierejestrowa nie jest sama w sobie tytułem do opłacania składki zdrowotnej, to faktycznie możemy zapłacić 0 złotych podatku. Poza tym są niektóre czynności, które są zwolnione, na przykład prostytucja, chociaż przykładów oczywiście można mnożyć, przy czym ten jest taki wyjątkowo medialny i doradcy podatkowi chyba go lubią. No ale jeżeli nie zero, no to ile najmniej można płacić? Otóż jest specjalna stawka 2% w ustawie o ryczałcie. 2% od przychodu, no bo niektóre mamy podatki od przychodu, inne od dochodu, a niektóre od wypłaty ze spółki. Tu znów jest trochę pomieszane. Na końcu w fajnej tabelce zobaczycie, który podatek czego dotyczy, ale na razie skupiamy się tylko na wymienieniu stawek. Więc 2% to jest podatek od przychodu dotyczący produkcji żywności z własnej uprawy w sposób nieprzemysłowy. Pani Halinka, która ma. Niewielkie pole marchewki robi dżemy, sprzedaje sobie na ryczałcie 2%. Potem mamy 3, tak idąc po kolei. Jeden, jak widać, nie było. Trzy dotyczy przede wszystkim handlu, również jest to stawka ryczałtu, również jest to stawka od przychodu. No ale po trójce wpadamy w 4,9. Kto może płacić 4,9 podatku składki? Bo tu, akurat, to nie jest czysty podatek dochodowy, tylko właśnie składka zdrowotna. A no może tyle płacić na przykład jakiś programista, sprzedający innowacyjne programy komputerowe, który korzysta jednocześnie z ulgi IP Box i ulgi badawczo-rozwojowej. Ulga IP Box obniża mu podatek do 5%, BRK do 0%, płaci samą gołą składkę zdrowotną 4,9%, a w odróżnieniu od dwóch poprzednich stawek jest to stawka podatku dochodowego, a nie przychodowego. Elegancko przechodzimy z 4,9 na 5, przy czym ta stawka w praktyce już nie może wystąpić. Jest to stawka właśnie związana z ulgą IP Box, do której jednak trzeba dolepić składkę zdrowotną. I więc w rankingu spadła trochę niżej. Po 5 mamy 5,5, jest to działalność wytwórcza, znów ryczałt, znów podatek przychodowy. I lecimy dalej, bo kolejne stawki tak naprawdę czekają tuż za rogiem. Możemy płacić 6%. Jeżeli jesteśmy już na pierwszym progu w skali podatkowej, czyli teoretycznie podatek powinien wynosić 12%, ale korzystamy z 50% kosztów uzyskania przychodu. No i w tym momencie 12 zamienia się elegancko na 6 efektywnie, i tyle właśnie podatku odprowadzamy. Następnie dopiero 8,5. 8,5 możemy płacić generalnie jako dwie różne stawki. Jako element stawki progresywnej 8,5 na 12,5 związanej np. z wynajmem, dzierżawą, jak i 8,5 sztywne związane np. z usługami szkoleniowymi. I teraz to są dwie różne stawki. Generalnie, chociaż obie zaczynają się na 8,5, po prostu jedna z nich na niej się również kończy. Potem mamy dziewiątkę. Dziewiątka to może być stawka CIT-u, dziewiątka to może być stawka składki zdrowotnej, jeżeli mamy samą składkę zdrowotną, bo na przykład jesteśmy zatrudnieni na umowę zlecenie, nie płacimy jeszcze podatku, bo kwota wolna, ale płacimy tą gołą składkę zdrowotną, czy też podatek zdrowotny. Potem z 9 przychodzimy elegancko na 9,5%. No tyle zapłaci samego podatku dochodowego od osób fizycznych komandytariusz, którego dochód nie będzie przekraczał 120 tysięcy złotych w danym roku i będzie spełniał warunki do odliczenia, które w przypadku komandytariuszy nie mogą przekroczyć 60 tysięcy złotych rocznie, więc już mamy efektywne 9,5. I ostatnia składka i ostatnia stawka 9,9, to jest już no, ostatnia poniżej dyszki. To jest IP Box plus zdrowotna na liniowym. Czyli tym sposobem zamykamy wszystkie stawki poniżej 10%. Potem mamy równiutko 10. A to dotyczy obrotu nieruchomościami na ryczałcie. Jest to absurdalnie. Rzadko spotykana stawka w praktyce. Ma parę interesujących zastosowań, ale one są bardzo rzadkie. Natomiast nigdy nie opłaca się do jakiejś działalności operacyjnej. Jest po prostu zbyt wysoka. Jeżeli sprzedajemy stoły, to płacimy 3. Jeżeli sprzedajemy mieszkania, to płacimy 10% od przychodu. Ceny mieszkań oczywiście szaleją, ale nie na tyle, żeby ten podatek obrotowy opłacał się w przypadku nieruchomości. Pamiętajmy też, że na ryczałcie jest limit do 2 milionów euro obrotu, czyli za dużo tych nieruchomości w ciągu roku sprzedać byśmy i tak nie mogli. Potem mamy 12. I 12 tak naprawdę ma dwie twarze. 12 jako podatek dochodowy, na przykład pierwszy próg umowa o dzieło bez składki zdrowotnej, 12%. Ale też 12% podatek przychodowy, programista, samozatrudniony który płaci po prostu ryczałt i ma działalność jednoosobową. Potem mamy 12,5 i to jest właśnie drugi próg tej progresywnej stawki podatku zryczałtowanego. Jak się bawicie, jak się trzymacie, czy ktoś jeszcze wysłucha, tak jak mówiłem, tych stawek jest niezwykle mało, polskie prawo podatkowe jest bardzo proste, Nikt, każdy jest w stanie wymienić to z pamięci. Po 12,5 przychodzi 14, znów ryczałtowy, to jest w tym razem inżynier, potem 15, branża doradcza. A, jeszcze bym zapomniał. 14 może nam wyjść jeszcze w jeden sposób. Jako podatek dochodowy. IP Box. 5. Składka zdrowotna. 9. Mega egzotyka. W sensie, jeżeli ktoś już ma IP Boxa, to raczej co do zasady opłaca mu się podatek liniowy. No bo po prostu efektywnie wyjdzie mniej. Ale teoretycznie 14% może być znowu podatkiem przychodowym, jak i podatkiem dochodowym. 15% branża doradcza, jak już mówiłem, znowu ryczałt, ale 15% może też wyjść nam w sytuacji, w której jesteśmy na pierwszym progu podatkowym, płacimy 9% składki zdrowotnej, 50% koszty, więc efektywnie 6% podatku, no i mamy znowu 15% ryczałt, 15% podatek dochodowy. 17. Na przykład moja branża. Doradztwo podatkowe na ryczałcie, najwyższa możliwa stawka ryczałtu i tym samym kończymy przygodę z podatkami przychodowymi. Później mamy bardzo fajną stawkę 17,29. Jest to efektywne opodatkowanie komplementariusza CIT plus PIT przy założeniu, że wypłaca cały przypadający na niego zysk jest osobą fizyczną. 17,29. No i ostatnia stawka 19 od dochodu ze sprzedaży kryptowalut, od zysków z naszych obligacji, akcji, dywidend. Oczywiście, jeżeli chodzi o te dywidendy, no to z pominięciem CIT-u w tym przypadku. Tyle też wynosi stawka podatku liniowego bez uwzględnienia składki zdrowotnej. Następnie mamy dwie dyszki. To jest dywidenda ze spółki opodatkowanej CIT-em estońskim i to uwzględnia już PIT i CIT. Po 20 mamy 21. No i tutaj już mamy pierwszy próg podatkowy plus składka zdrowotna. I to dotyczy większości ludzi. Oczywiście pomijamy tutaj kwestię ZUS-u. We wszystkich. Progach, o których rozmawiamy. Pozostała jest jednak składka, a przynajmniej lepiej się maskuje niż składka zdrowotna. Potem mamy 23,9, liniówka plus składka zdrowotna. Oczywiście kiedyś podatek liniowy był podatkiem liniowym, teraz ma tak naprawdę nieskończenie wiele stawek, jeżeli byśmy się nad tym zastanowili, ale to jest temat, który omówiłem już kiedyś w innym odcinku. Potem mamy 25, to jest dywidenda ze spółki estońskiej powyżej 2 milionów euro obrotu, tak co do zasady, trochę upraszczając. E, no i wchodzimy już w wyższe stawki. 26, 29 to jest dywidenda z klasycznej spółki Zo, która nie jest na CIT-ie estońskim. Czyli mała spółka Zo płaci wyższy podatek od dywidendy niż duża, która wybrała CIT estoński. A to tylko jedna z wielu zalet tego CIT-u estońskiego, o czym kiedyś też pewnie opowiem. No i tutaj kończymy stawki zaczynające się dwójeczką z przodu i wchodzimy na 30+. Plus. No i jest 30 plus, już to jest troszeczkę mniej tych stawek, 32 to jest goły drugi próg podatkowy, na przykład ta umowa o dzieło, tak, czyli bez składki zdrowotnej zarobiliśmy więcej niż 120 tysięcy złotych, abstrahując oczywiście od kosztów uzyskania przychodu, no i mamy te 32% podatku. I potem 34,39 dywidenda CIT plus PIT z spółki z powyżej 2 milionów euro obrotu. Następnie wchodzimy w 41, to jest drugi próg plus składka Zdrowotna. 32 plus 9 41. Możemy jeszcze podbić poprzeczkę, czyli 32 9 4 dodajemy daninę solidarnościową i tym pięknym sposobem otrzymujemy 45% podatku. Czy to koniec? Nie, jeszcze dwóch gości specjalnych. 75% podatek od ukrytych zysków. To znaczy, jeżeli od nieujawionych źródeł przychodów, przepraszam, ukryte zyski to innego, Jeżeli mamy jakieś przychody z nieujawnionych źródeł i nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć zasadniczo, skąd je mamy, to właśnie taki karny podatek dochodowy państwo polskie na nasze przychody nałoży. No i ostatnia stawka 100% od przychodu, czyli ostatni powrót ryczałtu na białym koniu. To jest od nielegalnych źródeł dochodów, na przykład handlu narkotykami. Tutaj taka ciekawa sprawa, jak to 100% od przychodu, to przecież nie ma sensu. Ano ma. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że produkujecie kokainę w swojej piwnicy, do czego oczywiście nie zachęcam. Jest to nielegalne, a kokaina to samo zło. Natomiast jeżeli wykazalibyście, że tyle was kosztował sprzęt prefabrykaty, a tyle zarobiliście na, go go no, na gotowym produkcie, to i tak. Jeżeli będzie sąd orzekał przypadek, przypadek tego mienia, to nie weźmie pod uwagę kosztów, które musieliście ponieść na wytworzenie tej kokainy. Innymi słowy, 100% tego, co zarobiliście na jej sprzedaży, czyli wasz przychód, będzie podlegał opodatkowaniu, a właściwie przypadkowi na rzecz skarbu państwa. Tak jak już mówiłem, tych stawek jest niewiele. Założę się, że nie wymieniłem wszystkich. Jakby jeszcze sprytniej podejść do tematu, to przecież tych stawek jest tak naprawdę nieskończenie wiele w obrębie samego podatku liniowego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej czy jakiejś spółki osobowej. Natomiast myślę, że jest ich całkiem sporo wymienionych. Większość wydaje mi się, że wyłapałem, ale chętnie podzielę, posłucham i poczytam komentarze, jakie jeszcze efektywne, ciekawe stawki podatku można w Polsce płacić. A co najważniejsze, chciałbym Wam przekazać na koniec, pamiętajcie, że wysokie podatki w Polsce to jest kwestia wyboru. Przy takiej różnorodności i palecie, przy takiej bogactwie podatków, które możemy wybrać, tylko frajerzy płacą te najwyższe. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam i życzę dobrego dnia. Do usłyszenia. Cześć.